Nie wiem. Dzięki. Dzięki. Baby są useless, widzowie. Ale jesteś menda! Mati jest super, kitwa jest czaderskie. Insta w opisie. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, a tutaj coś, czego nie było dawno na moim kanale, czyli horror. Horror straszny typu zjeżdżalnia, typu park, typu nie zjeżdżaj po zjeżdżalni, bo coś tam. I moi drodzy, widziałem to na YouTube, a dokładniej na TikToku to widziałem, ciekawostka taka. Potem patrzę, o nie, ta łysa menda to nagrała, znaczy Admiros. Pozdrawiam cię serdecznie i mówię, no trudno, też to nagram. Już będzie, że zabrałem od łysego, to niech będzie. Admiros, to dzięki tobie. Press escape to change sensitivity. Można nawet fowa zmieniać. O kurde. Okej, czyli ogólnie zobaczcie, jesteśmy w pięknym parku, takim, od którego oczy krwawią. I to nie tylko dlatego, że grafika tak wygląda, tylko też dlatego, że mi świeci akurat prosto w mordę. A to wam nie świeci, nie powinno przynajmniej. Więc dobra, parę stopni tutaj normalnie się czuję jak małe dziecko. Idziemy na zjeżdżalnię. Wygląda troszkę jak odbyt. Nie, nieważne, dobra. Zium. Zajebiście. No i co? Czekajcie. Ja wcześniej słyszałem takie leśne dźwięki. Takie typowo przyjazne, takie ćwir-ćwiry, jakieś tutaj chrząszcze brzmiące w trzcinie, jakieś tam inne żuki w Szczebrzeszynie, a teraz nie słyszę nic z tych rzeczy. Jedyne co słyszę, to moje kroki na tej podupionej zjeżdżalni. To co? Hop-siup na drugą nóżkę. Dobrze. Teraz się troszkę tutaj klimat taki, powiedziałbym, zrobił nieprzyjazny. Taka szaruwa. Daria Zawiało gdzieś tutaj może zaraz wyskoczyć, zaśpiewa. No ale nie ma pewności. W ogóle tak bym powiedział, że się zrobiło creepy. No ale dobra, nie boimy się takich rzeczy, to nie jest nasz pierwszy raz na zjeżdżalni. A propos zjeżdżalni, mam dla was fajną historię. Kiedyś była taka zjeżdżalnia w parku obok mnie, tylko ona różniła się jedną rzeczą. Nie była zakryta i była mniej więcej taka tuba, ale odkryta w połowie. I ona była taka zawinięta, taki świderek. I ja stwierdziłem, co ja nie zjadę? Oczywiście, że zjadę. I zjechałem tak, że łeb miałem jakoś tak wystawiony. I pech chciał, że wokół tej tuby były takie podporniki, zaporniki. Nie wiem, takie co trzymają, trzymajniki, nie? I akurat one były drewniane, takie twarde bele. I tak łbem przychrzaniłem w to, że miałem guza na głowie, bolało mnie. I koniec historii, zaczynamy zjeżdżać. Tym razem... Ciemno. Ciemno się zrobiło. Co to jest? Słyszę kroki, oprócz swoich. Nie odwracam się. A może? Nie, wezmę latarkę. Ha! Super dźwięk! Achievement unlocked! Flashlight! Odwrócę się. Dobrze. Nic strasznego, moi drodzy. Nic strasznego. Zerknę sobie tutaj, czy te podpory... O, takie coś było dookoła. Jak to się nazywa, nie? Taka bela. Bela nośna, trzymająca. I tutaj właśnie była taki zawiasek. I jakże baniakiem mnie przychrzanił, no aż mi się zaświeciły gwiazdki, ale tutaj na niebie nic nie ma. Więc, a można wejść tędy? No naprawdę, wygląda jakbyśmy wchodzili do jakiegoś jelita cienkiego. Zerknijcie, no. Nieważne. Spróbujmy zjechać tak poważnie, bez żadnych jakichś podśmiechujków. Jaki widok stąd? Ładny spacji, nie można korzystać. Dobra. Może taki przełyk bardziej, co? Brakuje tylko języczka takiego na górze, takiego, co można boksować w niego. Gwiazd! Okej, okay, coś jest na górze. Co to? Ty, już się powoli naprawdę robi tak nieprzyjaźnie. Drzwi? Karta? Oakfield News, gazeta, odblokowałeś. Gazety! Mało miasteczkowa tragedia. Małe miasteczko jest morning, to jest żałoba, tragedia. Miasteczko w żałobie.
Zaginięci ludzie są wciąż nieodnalezieni. Reporty mówią, że dzieci i dorośli zaginęli. Detektyw pracujący nad sprawą pokazał nam odrobinę światu o światełka. Co to znaczy, kochanie, peculiarity? Kochanie. Kochanie. Peculiarity. A w kontekście? A detective working on the case sheds light on its peculiarity. Nie wiem. Dzięki. Dzięki. Baby są useless, widzowie. Ale jesteś menda! Nie wiemy. No i nie wiemy w takim razie, co znaczy peculiarity. Stating it's as if they disappeared into thin air. To tak jakby zginęli, zagubili się w czasoprzestrzeni kosmicznej. Zapytał się, czy ktokolwiek zna informacje dotyczące sprawy. Jeżeli ktoś zobaczy jakąkolwiek z ofiar, proszę skontaktować się immediately. Czyli bardzo szybko. Im szybciej, tym szybciej. Dobra, czy zjeżdżamy tutaj, czy tak się jeszcze będziemy coś... Dobra, szaniłem tyle czasu, zjazd na w pełnej. Brrra. Ktoś zjeżdża? Halo? Nie, nikt nie zjeżdża. Się boję, to jest ten moment w horrorach, kiedy boisz... Jezus Maria, ale Charsony przeszły mi tutaj od góry do dołu, DJ Charson. Takie... Zobaczyłem tylko taki czarny knagus z prawej strony, nie? To. Takie... Jezus, taki kształt... makabryczny. Się wystraszyłem, nie na żarty. No ale dobra. Nie ma co. Możemy gadać. Może... Ej, tej barierki tutaj nie było? Ktoś spadł przez nią. Co wy na to? To jest moja tutaj teoria. Zawsze w takich grach są teorie spiskowe. Moja jest taka, że ktoś spadł z tej barierki i upadł na łeb. Dobra, ile razy mam zjechać, żeby coś się zadziało? Myślę, że tutaj z każdym kolejnym zjazdem nasza postać ma coraz większy zjazd. Wiecie, to jest troszkę takie poetyckie. Zobaczymy, czy też będziemy mieć zjazd. Dawajcie, to już trzeci zjazd, kiedy nic się nie stało. Wcześniej były tylko dźwięki takie... Bup! Szybciej, to na czworaka zbiega jakiś gagatek. Albo gra. Teraz mam tam zajrzeć? Halo? Nie? Dobra. Co walisz, psychopato? Weź się uspokój, no. Jak moja sąsiadka była, bo teraz już nie mieszkam tam, gdzie mieszkałem, ale... O, to już nie jak moja sąsiadka. To już zaczyna być niepokojące. No, ale moja sąsiadka lubiła wychodzić z mieszkania i na kury. To też nie jest moja sąsiadka. To jakaś... Rapunzel. Nie, to jest ciało! To jest worek z ciałem! Worek! Ja myślałem, że to jakiś żabson jest nabity. Ty, ale to jest ciekawy koncept, co? Zjeżdżalnia. Nakręcić film. Zjeżdżalnia, nie? I ludzie by zjeżdżali na tej zjeżdżalni i to byłoby coś jak Ring. Że o, 7 dni! A tutaj po prostu im więcej razy zjedziesz... O, ta jest dłuższa. O, to już musi być Einus. O, dobra, teraz lecimy w tą przestrzeń kosmiczną. Oj, a może to jest oko? Pomyślcie o tym w ten sposób, to wygląda troszkę jak... Jak źrenica. O Jezus. No to nie jest przyjazna zjeżdżalnia. Bardziej do sypu wpadliśmy. Cravel meter. Hold then release space. Tu cravel. Okej, okay. Czyli skaczę jak żabka. Jestem żabkensem. Ale to co to oznacza? Po co mam to robić? Że teraz się nie opłaca. Czemu to czasami mryga, a czasami nie? Mogę się odwrócić? Nic nie ma. Ale słyszę, kurde, czuję się jak na zjeżdżalni wodnej na basenie, gdzie jakiś debil po prostu wszedł od razu za wami, nie? I wy jesteście już w tym brodziku na dole i nagle ktoś wam takiego dropkicka na łeb sprzeda. Dobra. Hold down space. Czemu? Nie rozumiem działania tej spacji. Robię żabkęsa, ale jak trzymam, to stoję w miejscu. Czy taki jest plan? Dobra, skacz. Będzie w porzo. Nic nas... Nic do mnie grozi przecież. O! Dobra. Nieźle jest. To nie jest chyba ten najnowszy park. Oj. No to nie wygląda jak ten Fantango, czy jak to się tam nazywa? Santango. Santander. Okej, okay, to bardziej wygląda jak piramida aztecka. Tak, znam się na tym.
Ty, no jestem w jakimś dziwnym miejscu. Te schody są całkiem długie. Jezus! Ciałko! Spada sobie. Dobra, nie chcę spadać, co ja będę przeszkadzał, no. Jak ciało A działa na ciało B, to ciało C się nie wpierdala. Tak czytałem kiedyś na best.pl, więc ja stwierdziłem, nic nie będę robił. Okej, okay, tutaj coś leżało. Dobra. Mogę się schować? Nie? Chyba to nie chcę, żebym się... Ciociu? O! Zamknęło się drzwi. GG na chacie. Tu interact! Zabieram Chaina. Chaina w corruption. Dawaj, Varus. Strzelaj z ulta. Oj, tutaj jakiś wielki woraz jest. Może to jest serce? To jest moje serce do was, bo tak was kocham bardzo. Zobaczcie, jak bije. Tylko jakieś czarne jest. Co to jest? Gong? Pięć tebi gonga? Pępek? Dobra, zakręcam. Wrzucam śmieci do śmieci i tyle. To się kręci, tutaj to spada. Halo? O, otworzyło się. Czekajcie, bo piłem wodę, nie byłem gotowy na darcie mordy. O, morda, a propos... Dobra, co ty mi... Dobra, cofnę. Nie wejdziesz, bo masz banie za dużą. Co ty, głupi jesteś? O, możesz się schylać. Dobra. Ale ty nie wejdziesz tutaj. Mówiłem, głupi jesteś, ja się tu scrolluję i siemanko. Debil, haha. On nie może mi nic zrobić, widzowie, nie martwcie się. Oj, latarka się zaraz skończy. Czy on mnie goni, czy zaraz... No ale po co tak drzeszczyć? Jezu, on mnie chyba goni. Brzmi to dosyć niepokojąco, więc ja klikam spację. Dawaj szybko, bo cię złapię za zaraz za stopkę. No, okej. Okay. Nic nie klikam, nic. Byłem rozpędzony. Nie, ale to jest chyba tylko dźwięk ambientowy. On nie może mnie złapać. Nie ma... I odwrócę się, po co? Nie ma sensu. Jezus Mary, to jest jeszcze wspinaczka alpejska. Ty, bo tu trzeba dłużej te spacje klikać, wtedy ten skok jest taki... króliczy! Dobrze. O, o, o. Zajebioza. Leć! Okej, okay, skacz jak żabka, skacz, 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 bo cię złapię zaraz za nóżkę. A to by się nie podobało mi. Odwrócę się teraz. Jestem kozak, jak już uciekłem. A może nie uciekłem? Dawaj, 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 nie przestawaj. Swędzi mnie ucho, no dlaczego akurat w takich momentach zawsze się dzieje taka niepokojąca rzecz, typu swędzące ucho. Jezu, jakie nienawidzę, jak swędzi ucho, zwłaszcza jak masz słuchawki na baniaku, to nie możesz nic zrobić, musisz... No poczekaj, nie mogę się odwrócić, nie drzy się teraz, bo swędzi ucho, nie dość, że jeden, to dwa, jeszcze mnie gonisz, to też się nie chcę odwracać, a trzy... Kurwa, dawaj na tą zjeżdżalnię, bo mnie ucho swędzi. Okej, okay, okej, okay, dobrze. W ogóle dokąd my lecimy? Do... Wnętrza ziemi? Ile czasu? Jumpscare proszę, nie zgadasz. Nie strusz, nie strusz, nie strusz, nie strusz. Daj spokój. Daj spokój. Nie ma sensu. Nie ma sensu. O tak. Kolejna rura. Wjeżdżam, nie ma co, bo tutaj wiecie. O! Jak dobrze. Oj, coś jest nie tak. Nie ma zjeżdżalni już. Wreszcie tutaj przyszedł jakiś pan, burmistrz jeden z drugim i naprawił, usunął tą zjeżdżalnię po prostu. I gra się wyłączyła. Dobra, gra nam, wiecie, jest takie otwarte zakończenie, że tak powiem, w którym to my wybieramy, jak naprawdę gra się skończyła. Według mnie przyszedł burmistrz, zamknął cały park w piździec, bo ludzie po prostu z niego, w nim ginęli, to po co trzymać go otwartego, jak można go zamknąć? Case closed, mamy to. Udało się. Dajcie znać, co sądzicie o gierce. Według mnie była spoko. Nie wiem za bardzo, co się działo. Zjeżdżalnia, straszne rzeczy w ogóle. Takie bzdety i w ogóle. I uciekam się.